to również innego rodzaju problemy. Statki obecne, kontenerowe, to jest kilkanaście, dwadzieścia parę osób załogi. Tutaj pan ma no i 150 osób. 150, 170 osób czasami. To są również problemy, no. To znaczy są problemy. Ja po prostu, ja mogę tak powiedzieć, że jak zaczynałem w ogóle pracę w Akademii, to byłem na horyzoncie krótki okres czasu. Wydawało mi się, że jak to będzie z tą młodzieżą? No ja uważam w dalszym ciągu, że młodzież jest naprawdę bardzo dobra, tylko ich trzeba zainteresować i ja im zawsze powtarzam, że my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. Oni tu przychodzą po to, żeby się nauczyć tego zawodu, zobaczyć na czym to polega, no i mieć szansę na to, jeżeli ja się tego nie spełniam, to zmienić sobie ten kierunek, bo jeżeli oni trafią już na statki normalne i zaczną normalnie pływać, normalnie pracować, to tak jak moi koledzy, jak my, a ja tylko 5 lat, a ja tylko miesiąc, pół roku, rok popływam. Nie spotkałem kogoś takiego, który by zszedł z morza. Bo jak już się zacznie, no, są pewne przyzwyczajenia, są pewne jakieś takie uwarunkowania tej pracy i tą pracę się coraz bardziej lubi po prostu. Dlatego mówię, no tych młodych ludzi trzeba no, w miarę możliwości tak przygotować do tego i ta praktyka na tym ma polegać, żeby oni sobie zdali sprawę, czy oni chcą pracować w tym zawodzie. Bo oczywiście no, skończą szkołę, zrobią dyplom, no i co, no, ale to nie jest to, co ja marzyłem. No a generalnie z tego, co widzę z młodych ludzi, większość z nich jednak się przekonuje do tego zawodu. I chce pracować, chce pływać, chce no, sławiać polską banderę, można tak powiedzieć. Chociaż tej bandery niewiele jest już w tej chwili polskiej, ale no takie jest życie. No, po prostu większość z nas pracuje u zachodnich armatorów, gdzie są cenieni, gdzie są bardzo wychwalani i z otwartymi rękami są nasi studenci przyjmowani, nasi kończący oficerowie czy studenci, którzy idą tam na praktykę. Na tym to ma polegać, tak to wygląda według mnie. No.